Dzień dobry wszystkim, z tej strony Eli, jesteśmy w Srebrnej Polanie u Radnego, gdzie dalej będziemy wykonywać questy od Radnego, który ma dla nas świąteczne przygotowania. Jest ze mną Grace, czyli Słoiczek z Warszawy, bardzo oczywiście pozdrawiamy. Możemy jej i chachnąć, mimo że ze mną jesteś, towarzyszysz, tak? Te, czego tam się drzesz? Dobra, no to lecimy dalej. Wszystkie przesyłki są gotowe do wysłania. Zbierz je do Dereka na poczcie za rogiem. Tym razem wyślemy je pocztą, jako że mam inne rzeczy, przy których potrzebują Twojej pomocy. I tu mamy paczki, a tu mamy jeszcze... Tu mamy jeszcze o, te śmieszne... Śmieszne te i lecimy do Dereka. Przesyłki dla wszystkich stajni. Okej, zajmę się tym jak najszybciej. Jest teraz sporo kartek świątecznych. No, rozumiem. I tu mamy znowu to śmieszne, to co się nie stakuje. I tu mamy dalej questa od Radnego. Więc do niego biegniemy. Widzę, że dalej osób dużo się kręci przy Radnym. Teraz zajmiemy się świątecznymi kozami. Potrzebujemy czerwonej wstążki i słomy. Obie rzeczy możemy dostać w winnicy. Porozmawiaj o tym z baronową. Baronowa jest z reguły przed swoim domem w winnicy. No, naprawdę. No dobra. W sumie dobrze to tłumaczą, bo przecież nie wszystkie osoby, które mają mały level, czy te, które dopiero zaczęły grać, to wiedzą, więc... No. To jest akurat fajne, że te questy mogą wykonywać także osoby z małym poziomem. Ha, 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 ha. Co ty masz jakieś parcie na szkło, co? Parcie na szkło mamy. No tak, tak, ty. No, coś jeszcze? Myślę, że Elwa będzie zadowolona. Co, Cecylia? Cecylia. Awsza mała całą natkę pietruszki, żeby nie było, że tutaj, nie wiem, na głodniaka ją trzymam, żeby specjalnie do nas mówiła. Nie, nie, nie. Dobra, to lecimy do baronowej. Nie wiem, czy Słoiczek ze mną biegnie, czy nie biegnie, bo w sumie nie wiedziałam, nie wiem, nie pamiętam, co za questy są, także jak się ktoś nie pilnuje, to niestety, ale mnie gubi. O, chyba Słoik. Jej, Słoik! Dobra, no to lecimy. Czyli się nie zgubiła, fajnie. Okej. Okay. Czas na świąteczne kozy. To może brzmieć dziwnie. Okej. Okay. I tu mamy dwa questy. I to jest quest dostarczę jedwabną wstążkę i pytanie o słomę. Mam duży wybór materiałów z całego świata i na pewno sporo ładnej jedwabnej wstążki. Weź tę czerwoną wstążkę do Radnego. To będzie ładna świąteczna. Nie wiem, co tam było na świąteczne kozy? Nie pamiętam. Szybko kliknęłam, niechcący. Porozmawiaj w centrum jeździeckim z Tyrą przy stajni. Może da ci trochę słomy. No to lecimy. No to lecimy do Tyry. Do Tyry. Do Tajry. Chyba to będzie tak, nie? Skoro ty są, to Tyson, to będzie Tajra. Cześć i oczywiście mogę dać ci trochę słomy, żeby zrobić świąteczną kozę. Właściwie to nawet zastanawiałam się, czy nie zrobić jej sama. I Słoik tu jechała. Masz, weź słomę do Radnego, później możemy zrobić ładne świąteczne kozy. No dobra. To lecimy do Radnego. Bardzo ładnie się tutaj Słoiczek prezentujesz. A może niebieski zestaw właśnie? Tam coś szukaj zestawu. Tudum, 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 tudum. Nie wiem, gdzie jest Słoik. A, leci ze mnie Słoik. To może być dziwne. Nie, nie jestem na haju, ale leci ze mną Słoik. Tak. Dobra, lecimy. Z... łomą i świątecznymi czymś tam wstążkami i będziemy lepić kozy ze słomy. Całkiem fajne kosty, też bardzo miło je w sumie wspominam, chociaż miałam z tym problem jakiś, pamiętam jaki ja miałam problem.
Boże, ale szybko mnie się odwróciło. Zgubiłam na moment kierunek. Okej. Dobra. I siups. Jesteśmy przy żadnym. Idealna wstążka. Co se będziemy żałować? Teraz mamy słomę. No, co ty nie powiesz? Dobra, lecimy dalej. Pomóż mi, proszę, wykonać świąteczne kozy. Prawie zapomniałem, jak to się robi. Ja też. To trochę skomplikowane. Jeśli rozedrę materiał i słomę na 5 kupek, czy zajmiesz się resztą? I to my te kubki musimy chyba zejść z konia, nie jestem pewna. Ale ja z tego konia zejdę. Chyba nie musiałam. Jest jedna. Ej, a co dalej? Aha, tutaj są. Dobra, sorry. Tutaj, proszę bardzo, druga. Są tak urokliwe te kozy. No, dalej, dalej. Cztery i jeszcze jedna. Tum. I zrobiliśmy. 5 kózek. Okej. Znakomite świąteczne kozy. Brawo. Czy możesz rozstawić 5 świątecznych kóz na rynku? Jedną postaw pod drzewem, a pozostałe 4 w innych częściach rynku. Okej, okay, no to stawiamy kozy, tylko chyba pierw trzeba je wziąć, to tak to było logiczne. Więc bierzemy kózki. I jeszcze jedna. Dobra. Mamy kozy. I tak, jedna tutaj będzie. Jedna jest tutaj pod drzewkiem. Jedna tu między sklepami, którą ostatnio ciężko mi było szukać w sumie. Nie pamiętam dokładnie teraz, gdzie one powinny wszystkie stać. No tutaj powinny stać, ale ostatnio właśnie stała tam jakaś dziewczynka i po prostu mi zasłoniła to miejsce. A ja jeździłam w kółko jak ta szalona. Po prostu. A ta coś zbierała w sklepie i zasłoniła mi w ogóle to miejsce, te migotki. Jeszcze było jasno, więc w ogóle masakra. Siedziałam chyba 10 minut, szukałam, gdzie mam to postawić. Dziękuję, Lilian. Świąteczna koza wygląda cudnie na rynku. No okej. Okay. I na razie to od radnego wszystko i to już jest w ogóle wszystko. Mamy tą piękną świąteczną melodyjkę. Ciąg dalszy nastąpi. W tym tygodniu świąteczne zadania dobiegły końca. W środę będziemy kontynuować przygodę w Srebrnej Polanie. Dobra, miło mi, że się wyrobiłam ze wszystkim znowuż. Także do środy, do kolejnych świątecznych aktualizacji. I do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. O, proszę bardzo, macha do mnie ktoś. Pozdrawienia. YouTube'a. Dobra, pa pa. Haha, doczekaliśmy się prowadzenia konia. Jest ze mną słoik. Oto lecimy. Prowadź swojego konia. Witaj, za dodatkową opłatą mogę nauczyć cię, jak prowadzić konia. No shit, Sherlock. No i tu mamy oczywiście ten, 135, zapłacimy, płacimy. Gratulacje, nauczyłeś się prowadzić, myślałam, że to jakieś ćwiczenia, czy cłosik, coś takiego. No nie wiem, no dobra, no co teraz? I co teraz? Teroski. Myślałam, że tu będę miała coś. Ale ja nic nie mam poza znajomymi, których nie chcę. Sorry, pozdrawiam cię. Tak serio, serio, to nic nie mam, ja nic nie ogarniam. To są jak były. Będą główne. No nic nie mam, klub, gwiazdka, bla bla bla. Bla 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 bla. Miał być obok podkowy. Zaraz będę.